Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego odbędzie się nadanie tytułu profesora honorowego panu profesorowi Franciszkowi Ziejce. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje tytuł honorowego profesora wybitnemu uczonemu i osobie zasłużonej dla rozwoju nauki i kultury, a w tym wypadku maksymalnie zasłużonej dla rozwoju naszego Uniwersytetu. Franciszek Ziejka pojawił się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 1958-59. 5 lat później ukończył studia polonistyczne i rozpoczął swoją uniwersytecką drogę jako asystent w Katedrze Historii i Literatury Polskiej UJ. Od tamtego momentu dzieli nas niemal 50 lat, w czasie których Franciszek Ziejka stał się znakomitym uczonym i jednym z najbardziej zasłużonych ludzi Uniwersytetu. Nos rector Universitatis Jagiellonice Cracoviensis, de sententia senatus die vicessima septima mensis juni, anno bis millesimo duodecimo lata. Virum doctissimum atque illustrissimum Franciscum Ziejka, titulo professoris honorari ornavimus. Osobne podziękowania chciałbym złożyć panu rektorowi Aleksandrowi Kojowi, którego nie ma pośród nas ze względów zdrowotnych, przy którym dwukrotnie pełniłem funkcję prorektora, zbierając w tym czasie bezcenne doświadczenia. Dziękuję moim prodziekanom, z którymi przyszło mi na początku lat 90. kierować Wydziałem Filologicznym. Podziękowania składam moim kolegom prorektorom, z którymi w latach 93-99 pracowałem w ekipie rektora Koja. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję prorektorom z obu moich kadencji rektorskich. Dziękuję wszystkim niegdysiejszym współpracownikom z administracji wydziałowej, a nade wszystko uczelnianej. Mam pełną świadomość tego, że gdyby nie pomoc i wielki wysiłek ich wszystkich, nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Dlatego traktuję ten zaszczytny tytuł jako przyznany także im, moim kolegom, przyjaciołom i współpracownikom, z którymi przez lata służyłem Uniwersytetowi.